Dopasuj wzór funkcji do wykresu. A przed nami trzy różne wykresy funkcji i trzy wzory funkcji. No i musimy dopasować jedno do drugiego, czyli formułę wzór funkcji do wykresu. Zacznijmy może od tej funkcji h od x, czyli funkcji namalowanej na czerwono. Otóż ten wykres sugeruje, że tutaj ta funkcja jest nieokreślona. W punkcie x równym minus 5 sugeruje, że minus 5 jest właściwie asymptotą pionową tej funkcji. Tak, czyli to jest x równy minus 5, asymptota pionowa funkcji h od x. No i teraz popatrzmy, która z tych funkcji ma tę własność. No, przede wszystkim w punkcie minus 5 ta funkcja nie może być określona, prawda? Czyli mianownik musi się zerować. No i jedyną funkcją, która ma tę własność, to jest ta funkcja x minus 2 przez x plus 5. Więc prawdopodobnie jedyną funkcją, która jakoś tam pasuje do tego wykresu czerwonego, to jest właśnie ta funkcja. Jeszcze może przypatrzmy się troszeczkę bliżej. Więc tak, jeszcze co? Jak x jest równe 2, to funkcja czerwona wygląda na to, że ma miejsce zerowe. I rzeczywiście tak jest tutaj, jak x jest 2, to ta funkcja jest 0. Teraz, co się dzieje jeszcze dla dużych x-ów? Jeżeli moduł x jest duży, to wtedy x minus 2 przez x plus 5. No, to możemy podzielić licznik mianownik przez x, czyli mamy 1 minus 2 przez x przez 1 plus 5 przez x. No i to jest, prawda, 1 przez 1 dla dużych x-ów. Dla dużych. Moduł x. No dlatego, że prawda, jak x jest duże co do modułu, to 2 przez x jest bliskie 0 i 5 przez x jest bliskie 0. Czyli ta funkcja tutaj ma asymptotę poziomą y równe 1. No i to też jakby pasuje nam do wykresu funkcji h od x. No, ta funkcja również wygląda na to, że ona ma asymptotę poziomą. No i jeszcze może przypatrzmy się, jak wygląda jej zachowanie w pobliżu tej asymptoty pionowej x równe minus 5. Otóż jeżeli x jest bliskie minus 5, ale mniejsze od minus 5, to zarówno licznik, jak i mianownik są ujemne, czyli iloraz jest dodatni. Czyli mamy ujemny dodatni i mianownik jest bliski 0, czyli mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą dodatnią. Natomiast jeżeli x jest bliskie minus 5, z prawej strony, czyli jest trochę większe, ale bliskie, no to wtedy mianownik jest dodatni, a licznik ujemny i całość jest ujemna. Prawda? Tak jak tutaj ten wykres funkcji czerwonej, więc możemy tutaj stwierdzić, że to jest wykres funkcji h od x. Dobrze, zostały nam jeszcze dwa wykresy, czarny i zielony. I teraz tak, wygląda na to, prawda, że obie te funkcje g i f to mają asymptotę w punkcie x równym 5, prawda, bo oba te wykresy w punkcie x równym 5 wygląda na to, że oba te wykresy mają asymptotę pionową, czyli że obie te funkcje są nieokreślone w punkcie minus 5. No i rzeczywiście tutaj tak jest, prawda? Obie te funkcje w punkcie minus 5 mamy mianownik 0, a licznik jest różny od 0, czyli całość jest tutaj na pewno 5 nie jest w dziedzinie. No teraz teraz jak się mają do siebie te dwie funkcje? Otóż zwróćmy uwagę, że tak, te funkcje mają te same mianowniki, a liczniki różnią się znakiem, czyli te funkcje po prostu różnią się znakiem. No, jedna to jest minus druga, czyli możemy napisać, że to jest minus 2 razy 6 minus x przez x minus 5. Prawda? Dobrze, czyli obie te funkcje w punkcie 5 są nieokreślone i to jest asymptota pionowa. Może jeszcze popatrzmy, jakie są ich asymptoty poziome.
I podobnie rozumując jak tutaj, 2 razy 6 minus x przez x minus 5. Myślimy sobie, że x jest bardzo duży, to tak dzielę licznik i mianownik przez x ponownie. To mam 6 przez x minus 1 przez 1 minus 5 przez x. I znowuż dla bardzo dużych moduł x te rzeczy są bardzo bliskie zera i całość jest, ten mianownik jest minus 1 przez 1, czyli minus 1 i tu jest jeszcze 2, czyli całość jest bliska minus 2. Wobec tego ta funkcja tutaj ma asymptotę poziomą równą minus 2. Teraz przypatrzmy się na te wykresy tej funkcji zielonej, prawda? Ta funkcja zielona wygląda na to, że rzeczywiście minus 2 jest tutaj asymptotą. Czyli tak, no teraz jeszcze popatrzmy na zachowanie w pobliżu 5, prawda? Jeżeli tej naszej funkcji tutaj drugiej, jeżeli x jest blisko 5, ale troszeczkę więcej, to tak, to 6 minus x jest liczbą dodatnią, a x minus 5 też jest liczbą dodatnią, bliską 0. Czyli całość to jest bardzo duża liczba dodatnia, więc rzeczywiście zgadza się to z tym wykresem funkcji zielonej, czyli to jest funkcja f od x. No, to jest nasze f od x. No i wobec tego to, co nam zostaje, to musi być równe g od x. No i jak popatrzymy na te wykresy, to widzimy, że tak, rzeczywiście tutaj f i g wygląda na to, że te funkcje różnią się znakiem, prawda? Po prostu, że liczba 2 jest asymptotą poziomą funkcji g. No, obie te funkcje przechodzą przez punkt 6, 0, tak jak tutaj. No i skoro jedna jest, prawda, przeciwna do drugiej, no to te wykresy tak właśnie wyglądają, że wykres funkcji g jest wykresem funkcji f odbitym względem prostej y równe 0. I rzeczywiście tak jest w przypadku tej, czyli to jest wykres funkcji g od x.